Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt widzenia. Naszym gościem jest dziś minister Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, witamy w studiu. Szczęść Boże, Panie Ministrze. Dzień dobry i szczęść Boże. Panie ministrze, twierdzi Pan, że Polska jest bardzo ważnym partnerem dla Izraela w Europie. Sądzi Pan, że premier Natanie czy szef izraelskiej dyplomacji KAC też tak uważają? Panowie, jak Pan doskonale wie i widzowie na pewno też są w tej chwili w ogniu kampanii wyborczej. Stąd dużo emocji, które w Izraelu się pojawia i stąd też te haniebne wypowiedzi, które się pojawiły, co do których możemy tylko wyrażać słowa najostrzejszej krytyki. Zwłaszcza wypowiedź ministra Spraw zagranicznych, no, była wręcz rasistowska i niedopuszczalna, a żadna kampania, nawet najbardziej gorąca, nie dopuszcza tego rodzaju skandalicznych sformułowań. No tak, ale czy w takiej sytuacji nie szef izraelskiej dyplomacji nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takich słów, skoro Polska jest partnerem w Europie? Dla Izraela bardzo ważnym, że to może mieć konsekwencje takie jak choćby odwołanie szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Izrael właśnie się przekonał dosyć boleśnie o tym, że tego rodzaju wypowiedzi czy tego rodzaju zachowania przynoszą konsekwencje. Tą konsekwencją jest odwołanie szczytu Grupy Wyszehradzkiej, szczytu V4. W Izraelu oczywiście odbywają się tam spotkania bilateralne. Natomiast to ma zupełnie inny charakter i to ma zupełnie inny ciężar gatunkowy niż spotkanie szczytu V4, które było od wielu miesięcy zaplanowane. Media i politycy na całym świecie, nie tylko w Europie, dostrzegli rezygnację Polski z udziału w tym szczycie, czyli de facto zerwanie tego szczytu. I mało tego. Przytłaczająca większość komentatorów, polityków i dziennikarzy z dużym zrozumieniem podeszła do naszej decyzji. Myślę, że to jest coś, co politycy izraelscy będą brali w przyszłości pod uwagę. Jakie partnerstwo, skoro Polska jest strategicznym partnerem, to na co liczy rząd izraelski, jeżeli chodzi o Polskę? No, wie o Pan, jeżeli chodzi o Europę, jest, Polska jest jednym z niewielu krajów, które. Dostrzegają problemy Izraela i wspierają Izrael w dialogu z krajami arabskimi. No, Polska chyba jest jednym z niewielu krajów, gdzie nie ma organizowanych demonstracji propalestyńskich czy ambasador Izraela może poruszać się bez problemu, bez ochrony po ulicach. A incydenty antysemickie, jakkolwiek zdarzają się, są całkowicie marginalne. Jeżeli byśmy porównali to do właśnie jakichś incydentów o charakterze czy o podłożu antysemickim w Niemczech czy we Francji, to tak naprawdę nie ma co porównywać. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika jednoznacznie, że Polska jest krajem, w którego do tego rodzaju sytuacji dochodzi bardzo, bardzo rzadko. A kraje, które już wymieniłem, no mają z tym bardzo poważny problem. To obecnie z Francji wyjeżdżają Żydzi, którzy do Izraela, którzy mówią o tym, że jednym z najważniejszych powodów emigracji jest właśnie strach przeciwko, związany z różnego rodzaju e, incydentami m, antysemickimi. No ale mimo to w Izraelu mamy do czynienia z antypolonizmem, mimo to. Mamy, oczywiście i to jest bardzo poważny problem i to też trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest problem, który rósł przez kilkadziesiąt ostatnich lat. I dlatego tak ważna była deklaracja podpisana w czerwcu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Nataniachu. To był pierwszy dokument oficjalny, w którym rząd Izraela potępia razem z rządem polskim obok antysemityzmu, antypolonizm w którym tak jednoznacznie zostało wskazane, że sprawcami dramatu II wojny światowej są Niemcy, nie jacyś anonimowi naziści, faszyści, tylko Niemcy, a naród polski, podobnie jak naród e, żydowski, był ofiarą e, tej brutalnej agresji i eksterminacji zgotowanej przez Niemców. No tak, deklaracja podpisana przez premiera Netanyahu, a jego minister mówi, że Polacy wyssali z mlekiem matki e, antysemityzm. E, Czego, Dlatego Czego? właśnie ta deklaracja jest tak ważna, żeby można było się do niej odnosić i proszę nawet zwrócić uwagę na jedną kwestię. O ile rok temu, kiedy było takie duże napięcie w relacjach polsko-izraelskich, Polska była praktycznie osamotniona. Dzisiaj e, najważniejsze organizacje żydowskie. Światowy Kongres Żydów czy Kongres Żydów Amerykańskich, nie mówię o polskich organizacjach zrzeszających mniejszość żydowską, niezwykle krytycznie i ostro wypowiadali się w sprawie tych haniebnych słów wypowiedzianych przez ministra spraw zagranicznych Izraela. Polska ma wsparcie. Nie tylko od swoich zagranicznych sojuszników, ale również właśnie od organizacji żydowskich. No może nie byłoby tych słów, gdyby nie wycofano się z tych zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej? myślę, że i pan redaktor jak sądzę doskonale to wie to raczej wzbudziło bardzo poważną dyskusję, która była potrzebna, mówię o samych zapisach ustawy, która była potrzebna, ale jakby skuteczność oddziaływania tego aktu prawnego, na przykład na osoby, które takie rzeczy mówią w Izraelu w Ameryce, była praktycznie żadna poza symboliczną. Stąd bardzo dobrze, że ta dyskusja się odbyła. Ona się przetoczyła nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Stąd y, y, ta dyskusja zakończyła się, czy została zwieńczona tym historycznym porozumieniem, tą historyczną deklaracją i dzisiaj już jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze rok temu, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, problem, który narastał przez kilkadziesiąt lat, kiedy Polska nie prowadziła polityki historycznej, kiedy Polska jakiś taki kompleks niższości wręcz narzucała swoim politykom i dopuszczała do tego rodzaju różnych haniebnych wypowiedzi, ten problem nie zostanie zlikwidowany w ciągu dwóch albo trzech lat i mimo tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od trzech lat walczę z determinacją o dobre imię Polski na forum międzynarodowym, zabiega o prawdę historyczną, to nie oszukujmy się, te problemy w ciągu dwóch, trzech lat nie znikną. To jest poważny proces, ale tak jak powiedziałem, już konkretne wyniki widać. i Tymi wynikami jest wsparcie, bardzo wymierne wsparcie w tej sytuacji, w której dziś się znaleźliśmy. Ale problem wypowiedzi premiera Netanyahu i ministra Kaca też nie zniknął i pytanie, czego oczekują w tym momencie władze, polskie władze, premier e, od władz Izraela w tej kwestii? My oczekujemy tego, że mm, słowa wypowiedziane przez ministra spraw zagranicznych e, wywołają reakcję rządu izraelskiego. Jeśli chodzi o wypowiedź premiera Netanyahu, ta sprawa została e, wyjaśniona i jego słowa zostały e, przekręcone, mówiąc kolokwialnie, przez e, Jerusalem Post. No konsekwencją tych różnych wypowiedzi i zdarzeń z ostatnich dni było zerwanie szczytu. Wie pan odwołanie wizyty zagranicznej na tym poziomie i to nie bilateralnej, a wielostronnej na 24 godziny przed rozpoczęciem planowanej od miesięcy wizyty jest jednym z najwyższych dyplomatycznych sygnałów, jednym z najwyższych dyplomatycznych sygnałów, które kraj może wysłać. Ale czy będą jeszcze jakieś oczekiwania? No tak jak powiedziałem, sprawy? my czekamy, i to jest też bardzo nie tylko od strony dyplomatycznej, państwowej, ale i po ludzku bardzo oczywiste i zrozumiałe, że te haniebne słowa przyniosą reakcję ze strony rządu izraelskiego. Ale żadnego oświadczeń ze strony rządu w tej sprawie już nie będzie. Ale Panie Redaktorze, każdy kto ma dostęp do gazety, internetu czy telewizji widział ile politycy polscy, zaczynając od Pana Premiera, poprzez Ministra Spraw Zagranicznych, innych polityków, krytycznych słów wypowiedzieli, bo innych zresztą nie da się wypowiedzieć w tej sprawie w mediach. Dlaczego on, według Pana ten szczyt bliskowschodni stał się dla Polski okazją do takiego ataku, nie tylko ze strony przedstawicieli władz Izraela, ale także Stanów Zjednoczonych? Bo mamy tutaj też wypowiedź Majka Pompeo, który mówi o konieczności oddania majątku. No, to nie była dokładnie taka wypowiedź, jak wspomniał, jak przytoczył Pan redaktor. Jest kwestia uregulowania pewnych spraw. Tak się wyraził e, pan no, tak. Pompeo. Mhm. Natomiast premier Morawiecki bardzo wyraźnie powiedział, że te sprawy zostały już uregulowane kilkadziesiąt lat temu. I tego tematu nie ma. Jest za to inny bardzo ważny temat. Tym tematem jest brak reparacji ze strony Niemiec. Polska poniosła gigantyczne straty wojenne spowodowane działaniami niemieckimi i sowieckimi, ale w tym momencie mówimy o działaniach niemieckich. Polska nigdy nie otrzymała reparacji wojennych, i to rzeczywiście jest temat do dyskusji. To prawda, ale pytanie ponawiam, dlaczego akurat na szczycie bliskowschodnim tego typu wypowiedzi były. Ale wie pan, tego typu po, wypowiedzi e, od czasu do czasu się pojawiają nie tylko w Polsce, ale i e, za granicą. Natomiast e, wydaje mi się, że e, co najmniej zaskakujące jest to, że pan e, wstawia w jednym rzędzie wypowiedzi rasistowskie e, i haniebne, e, które padły ze słów ministra spraw zagranicznych Izraela, e, i wypowiedź, którą przed chwilą pan przytoczył. To są zupełnie dwie różne sprawy. Znaczy ja po prostu chcę powiedzieć, że e, kwestia ustawy kongresu 447 jest bardzo. Poważnie traktowana przez e, polityków A amerykańskich. Pan sugeruje, że w Polsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa amerykańskie prawo. To ja panu wyjaśniam, ja... że polskie prawo e, ma się nijak do e, przytoczonej przez pana ustawy i to, że kongres przyjął ją, e, no, możemy skwitować e, pokiwaniem głowy. Natomiast ta ustawa e, nie działa w Polsce i nie rodzi skutków prawnych żadnych. Dla ja nie Polacy. mówię o skutkach prawnych, tylko mówię o konsekwencjach dyplomatycznych, bo jak tak, wiemy, jest tam wyraźnie wpisane, że ta ustawa ma być zrealizowana, a jeżeli nie będzie realizowana przez poszczególne ta kraje, to Ameryka będzie wyciągała pewne konsekwencje. Ta, nie, ta ustawa mówi, że Kongres ma otrzymywać przez Departament Stanu informację co roku przedstawianą na temat tego procesu i tyle. I jaki pan sobie przez Departament Stanu? Hmm. Natomiast ma, Departament Stanu ma przedstawiać kongresowi informacje na ten temat. Natomiast nie wiem, o jakich Pan konsekwencjach mówi. Ja przynajmniej o niczym takim nie wiem. Jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach i latach. Widać e, intensyfikację tych kontaktów. Zaczynając od tego, że w Polsce stacjonuje blisko 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, o czym kilka lat temu mogliśmy jeszcze pomarzyć, a dzisiaj to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu NATO, a przede wszystkim Rzeczpospolitej Polskiej, bo z naszego punktu to jest najistotniejsze, stawia nas w zupełnie innym miejscu niż byliśmy jeszcze parę Bez lat łapienia. temu. E, Kończąc na tym, że władze Stanów Zjednoczonych wyrażają zgodę na sprzedaż najnowocześniejszego sprzętu wojskowego Polsce. Takiego sprzętu, którym dzisiaj, jeśli mówimy na przykład o zestawie obrony powietrznej Patriot, dysponują wyłącznie Stany Zjednoczone. Żaden z innych ich sojuszników jeszcze w takiej konfiguracji sprzętu nie posiada, a Polska otrzymała zgodę na transfer tej technologii. Jeżeli łączyłem te dwie wypowiedzi, to tylko dlatego, że generalnie widać wyraźnie, że politycy amerykańscy, także sekretarz stanu, no, stoją po stronie izraelskiej w tej kwestii. Nie, to znaczy... Po, 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 jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli, tak? Ale panie redaktorze, no pan łączy znowu z jednej strony jakieś antypolskie wypowiedzi, gdzie e, w sposób rasistowski polityk izraelski e, wypowiada się Nie, na temat pan. Przepraszam, Polaków, panu a, pan, a z drugiej strony mówi pan o wypowiedzi dotyczącej sprawy e, e, związanej z uregulowaniem presji nie, ogólnej. Nie, nie czuję na pewno związku przyczynowego skutku, ale przyczynowego presji dyplomatycznej pan nie czuje w, tej w tych kwestii? dwóch kwestiach. A namawiam Pana, żeby Pan przejrzał Twittera. Mhm. Dzisiaj Pani Ambasador, również bardzo krytycznie, Pani Ambasador Mosbacher bardzo krytycznie wypowiedziała się na Twitterze na temat wypowiedzi omawianej przez nas w tym programie. Panie ministrze, zmieńmy temat. Parlament Europejski, wybory do Parlamentu Europejskiego. Sądzi pan, że pierwsze miejsca dla ministrów w wyborach to jest dobry pomysł? Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja nie chcę oceniać, czy to jest dobry, czy zły pomysł. Jest to pewna praktyka, która w kolejnych wyborach się powtarza. No cóż, liderzy naszej formacji politycznej, którzy realizują różne ważne zadania, między innymi jako ministrowie, na przykład minister spraw wewnętrznych i administracji pan Jachim Brudziński są świetnie przygotowani również do funkcjonowania na forum Parlamentu Europejskiego, Parlamentu, na którym musimy realizować sprawy związane z zadbaniem o interes Polski. Mówiąc tak bardzo ogólnie, Unia Europejska zmienia się, stoją przed nami różne wyzwania, odchodzi właśnie Wielka Brytania, w związku z tym powinni znaleźć się, znaleźć się tam politycy kompetentni, ideowi i sprawdzeni w bojach, mówiąc używając batalistycznej nomenklatury. W związku z tym to, że na początku list czy listy otwierają politycy tak doświadczeni jak minister Brudziński czy... Pani minister Zalewska, Kalewska, prawda? Nie ma w tym, wydaje mi się, nic dziwnego. A to nie będzie z uszczerbkiem dla rządu? Na szczęście zaplecze personalne prawa i kadry prawa i sprawiedliwości jest na tyle szerokie, że ci politycy mogą zostać zastąpieni przez godnych następców. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że też jest przedwczesna dyskusja o tym, bo to w końcu wyborcy podejmują decyzję, kto kto trafi do Parlamentu Europejskiego, a kto tam nie trafi. W związku z tym zaczekajmy do wyborów. Po tym, jak one się odbędą, będziemy na pewno się mierzyć z takimi wyzwaniami, jak znalezienie następców dla tych ministrów czy wiceministrów, bo na tych listach są również wiceministrowie. Niektórzy będą wyjeżdżać do Brukseli. Tak, wiceminister Jarosław Selin. Szef Komisji Europejskiej, Franz Zimmermans, to nie jest chyba dobra zapowiedź, dobry pomysł dla Polski. A pana. Takie notowania? No, wie pan, Artykuł to się, w dalszym ciągu się jest polityk, który jest nie tylko zideologizowany, ale również niestety zrobił sobie taki polityczny wehikuł z walki z polskim rządem. I to rzeczywiście nie są dobre informacje, jak słyszymy, że politycy tego rodzaju, bo nie chcę tego sprowadzać tylko do komisarza Timmermansa, mieliby zajmować jakieś prominentne stanowiska w Unii Europejskiej. Natomiast tu znowu powinniśmy trochę zaczekać. Dzisiaj scena, czy też dzisiaj europarlament, kształt europarlamentu zmienia się i na pewno wybrany w maju nowy skład europarlamentu będzie zupełnie inny niż ten, z którym mamy dzisiaj do czynienia. To w konsekwencji przełoży się też na skład Komisji Europejskiej. Kto zostanie komisarzem, kto będzie tam miał e, największy wpływ. No o tym będziemy się przekonywać pewnie w maju, czerwcu i w kolejnych miesiącach, bo te negocjacje będą trochę na pewno trwały. A według Pana, jakie nachylenie polityczne ten Europarlament może mieć? Podborach? Myślę, że w Europarlamencie znajdzie się dużo więcej polityków i to z różnych krajów, nie tylko z Polski, którzy mają bardzo zdrowe podejście do Unii, którzy chcą współpracy gospodarczej, którzy chcą e, wolnego handlu i e, wolnego przemysłu. Przemieszczania się obywateli <laughs> krajów unijnych, ale nie są skrajnie zideologizowani i nie kierują się przesłankami wynikającej z takiej czy innej ideologii. No, mam nadzieję, że w tym nowym Europarlamencie bardziej parlamentarzyści będą skupiać się na sprawach ich wyborców, na sprawach, sprawach krajów, które reprezentują, na sprawach po prostu Europejczyków, a mniej na wcielaniu w życie różnych chorych E, czasami pomysłów ideologicznych na przykład powszechny dostęp do antykoncepcji i wymuszanie tego na krajach członkowskich no, na przykład ale możemy też mówić ale też możemy mówić nie myślę że akurat Polsce to nie grozi natomiast też możemy mówić o nieodpowiedzialnej polityce migracyjnej możemy mówić o szeregu e, Pomysłów, które są po prostu niebezpieczne nie tylko dla Unii Europejskiej, ale i dla poszczególnych krajów unijnych. Natomiast ja jestem o tyle spokojny, że my już w tym układzie dotychczasowym gdzie rzeczywiście większość w parlamencie europejskim no, była, powiedzmy sobie, mniej racjonalnie nastawiona do funkcjonowania Unii, potrafiliśmy przewalczyć ważne z punktu widzenia Polski i regionu sprawy. Między innymi taką kwestią jest polityka migracyjna. Przypomnijmy sobie, że na początku Polska była całkowicie osamotniona. W tym racjonalnym i rozsądnym mówieniu nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich migrantów, no, najpierw jesteśmy zobowiązani zadbać o swoich obywateli, przede wszystkim musimy dbać o bezpieczeństwo. Byliśmy wyśmiewani przez i opozycję w kraju i inne kraje Unii Europejskiej. Po trzech latach Unia przyjęła punkt widzenia Prawa i Sprawiedliwości. No tak trzeba to powiedzieć i ta polityka migracyjna Unii dzisiaj zupełnie wygląda inaczej niż pomysły, które były formułowane jeszcze w 2015 i 2016 roku. Panie Ministrze, została niecała minuta, jedno podstawowe, krótkie pytanie dotyczące pomysłów, które słychać w kuluarach sejmowych, do których też rząd w jakimś sensie się powinien odnieść. Co dalej z wolnymi niedzielami? Bo są takie informacje, że... Ustawa o wolnych niedzielach będzie ograniczona, że nie będą to cztery wolne niedziele, ale może dwie, a może jedna. A no, może na, razie, na razie nie ma żadnych e, działań legislacyjnych podjętych w tej sprawie. Dyskusja się pojawia i dobrze, że e, są różne zdania. Parlament jest między innymi od tego, a żeby Pana? ucierać i wypracowywać cztery, e, poglądy. Ja uważam, że ustawa, która została przyjęta w dotychczasowym kształcie dobrze działa i na pewno e, nie wymaga w tej chwili. Zmian. Jak będzie dalej? To oczywiście zobaczymy, dlatego że warto monitorować każde nowe rozwiązanie legislacyjne i wyciągać z niego wnioski. A mogę zapytać pana o opinię premiera w tej kwestii. Czy premier jest zadowolony ja tak jak pan z tej ustawy? Przyznam się, że z premierem na ten temat nie rozmawiałem, więc trudno mi powiedzieć, ale premier docenia bardzo życie rodzinne, docenia też możliwość tego, że dzięki wolnym niedzielom Polacy mogą ze sobą spędzać więcej czasu, rodziny polskie mogą spędzać ze sobą więcej czasu. No trudno tego faktu nie dostrzec i nie docenić. Dziękujemy za udział w programie. Minister Michał Dziękuję Dworczyk, bardzo. szef Kancelarii prezes Rady Ministrów, naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwu oczywiście dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.